centrum handlowym Platan w Zabrzu odbyła się prozdrowotna i społeczna akcja edukacyjna Zdrowie pod kontrolą. Akcja polega przede wszystkim na promocji zdrowia. Oferujemy darmowe badania profilaktyczne, m.in. mierzenie cukru czy ciśnienia. Głównie zależy nam na tym, żeby zachęcić społeczeństwo do regularnego badania się, do odwiedzania lekarzy, gdzieś tam pamiętania o tym, że to nasze zdrowie jest ważne, że trzeba je kontrolować i te regularne badania pozwalają nam na to i dzięki temu jesteśmy po prostu zdrowsi. W ramach akcji przygotowano także specjalne stoiska, gdzie można było uzyskać cenne informacje dotyczące zdrowia. Nie zapomniano także o najmłodszych. Mamy stanowisko ze zdrowia psychicznego, mamy stanowisko ze zdrowia osób starszych, a także możliwość rejestracji do bazy dawców DKMS. Oraz dla dzieci przygotowaliśmy Szpital Pluszowego Misia. To jest w ogóle akcja, którą promujemy w przedszkolach i jest ona skierowana właśnie do małych dzieci, które często boją się lekarzy, gdzieś ten gabinet lekarski kojarzy im się z czymś nieprzyjemnym, strasznym i przede wszystkim niewiadomym. Naszym celem jest pokazanie im, że to jest nic strasznego na przykładzie pluszowych misiów. Organizatorem akcji jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, które poprzez organizację licznych wydarzeń dba o świadomość medyczną zarówno osób dorosłych, jak również dzieci i młodzieży.